Nowe Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, którego ministrem został minister Boni, na razie, jak szydzi prasa, nie ma stałego adresu, a podlegli mu urzędnicy pracują w różnych miejscach. Na bazarze handlują oprogramowaniem z Chin i podzespołami, wypalają w piwnicach oryginalne płyty, a i skręt się trafi. Jeden polityk PO powiedział, że mimo tego ministerstwo będzie działało sprawnie. Michał Boni jest osobą niezwykle kompetentną, a zakres jego działania jest wielopłaszczyznowy. Ale za mało płaszczyznowy wielo, jak na możliwości ministra Boniego, tak sobie myślę, i obecne czasy. W dobie oszczędności proponuję rozszerzyć zakres wielopłaszczyznowości pana Boniego i zamiast ministerstwa tylko administracji i cyfryzacji utworzyć ministerstwo administracji, cyfryzacji i liternictwa. Na początek, na dobry start ministerstwa liternictwa, ja bym złożył taki projekt ustawy regulującej, jaką czcionką należy pisać dokumenty rządowe. To ważne. Jest taka czcionka Helvetica Antiqua, to w pismach rządowych obowiązywałaby podobna, czyli Wehrmachtica Antusqua. No dobrze, a już poważnie. Ministerstwo Cyfryzacji ma adres, słuchajcie, ma. Siedziba Ministerstwa Cyfryzacji znajduje się w internecie. Kto chce odwiedzić siedzibę, musi pójść na stronę. Oto adres: 012345678.9.gov.pl.